Ale panie policjancie, nic nie zrobiłem, przysięgam, to nie ja, to mój brat, jego nie, weź. Nie, nie, to on, jak już nie, to on. Nie, to nie ja, to on, to na pewno to nie on. Ja. Panie nie, policjancie, nie, to Sebek, weź go uwięźnij, nie mnie. Nie, 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 nie. To nie ja, no panie policjancie, przysięgam, to nie ja, to mnie tam nie było. Ej, napisał coś. Macie 10 sekund na wejście do więzienia. Widzowie, będziemy dzisiaj więźniami. I wejdziemy do więzienia. Tirta, takiego słabszego, później białego, lepszego, później niebieskiego, diamentowego, jeszcze lepszego, a następnie bedrockowe, najlepsze więzienie. I każde z tych więźni musimy przejść. No i do pierwszego musimy wejść. On nas zamyka i wydostać się już nie będziemy mogli. Okej, okay, no to Sebek, wchodź. Ale no, widzowie, no dobra, ale możecie wejść na mój sklep. Ej, jak zanim tam wejdziemy do pierwszego więzienia, to wejdźcie na mój sklep, smajsroko.pl, pokupuj kubki, koszulki, bluzy i też nowe breloki. Dużo nowych rzeczy, jest nowości na moim sklepie. I do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. Wbijajcie pierwsza linka w opisie smajsroko.pl, także specjalnie, a my tutaj wchodzimy do pierwszego więzienia girtowego. Okej, ja otwieram drzwi, szedłem już. Policjancie, to nie ja, to nie ja. No to smajsto, to nie byłem. Drzwi ja. Są zamknięte, już wyjść nie możemy, patrzcie. No jesteśmy w pierwszym więzieniu. Musimy pierwsze więzienie przejść. Zobaczmy, jak tu jest fajnie. Okej, okay, tu jest jakiś kościotrup. No tu nie jest fajnie. No tak słabo. Możemy sobie usiąść tutaj. No tak średnio to więzienie. Takie... ja tu bym nie chciał tak skończyć jak on. Widzowie, subskrybujcie kanał z dzwonkiem. Cokolwiek by się nie stało, to pamiętajcie o czerwonym przycisku. Subskrybujcie. Z góry każdemu dziękuję. A teraz musimy jakoś przez to wejść. Mamy wodę. Czekaj, musimy chyba przejść przez tą wodę. Czekaj, czekaj. Tak, jest wejście, patrz. Musimy przejść to przez dawaj, to więzienie. Wchodzimy. Uwaga, idę. Czekaj. Jest, przyszedłem, patrzcie. Mamy, wow. Musimy się z tego wydostać więzienia. To są wentylatorki. Przejdźmy go. No, tu są jakieś wentylatory. Jak ale to wieje, jak nie możemy przejść, patrz. Ale ciężko. Wentylatory powodują tutaj wiatr w naszym kierunku i nie możemy przez nie przejść. Sebek, jak to zrobisz inaczej? Ej, czekaj, tutaj skacz, dwa są wyłączone. Dawaj, dawaj. Ej, ja nie mogę przejść, tu są Sebek. Dwa wyłączone. Jak dwa po prawej wyłączone? Stronie. Pokaż. Nie, nie mogę, patrz, co jest. Jak... A, faktycznie, dwa, lol. Ale tu było do pomyślenia, ciekawe. Okej, zamykamy te drzwi i jakoś stąd ucieknijmy. Ale zaraz, co tu jest? O nie, jakiś wielki ty, golem! Jakiś goryl! Ej, nie spadnij na dół. Musisz przejść po cienkiej szybie. Sebek, okay. Ty pierwszy. A wy widzowie możecie przejść po łapeczkę w górę. Pamiętajcie o apencji, Sebek już idzie, a wy kliknijcie łapeczkę, żeby tylko nie spadł. Ej, albo kliknijcie łapeczkę, on spadnie. Nie, nie, lepiej nie. Lepiej, żeby lepiej nie spadł. Klikajcie, on spadnie, jak klikniecie, nie? Dobra, okej, okay, idziemy radę. Tędy. Okej, okay, dobra. Sebek tam zaraz spadnie do lawy. Ja teraz przechodzę. Nie możemy tam zlecić na dół, dlatego że są gobliny takie wielkie i one nas mogą pokonać, rozwalić, nie? Dobra, przechodzę elegancko, pięknie, dobrze. Teraz musimy przejść przez lawę i tutaj jakieś rośliny, dobra, wskakuję na to. Ej, widzowie, też możecie wbić na mojego Instagrama sklepowego i też mojego Instagrama, jak chcecie zobaczyć zdjęcia, nie? To zapomniałem powiedzieć. To, że to też linki macie na dole pod tym filmem. Dobra, teraz my idziemy przez to. Musimy teraz wejść na tą roślinę ostrożnie. Bardzo powoli. Dobra, Sebek, uważaj, żebyś tylko nie spadł na dół. Dlatego, że dobra. Mamy lawę pod spodem. Musimy teraz skakać na tych roślinkach sobie. Teraz tutaj, hops, przechodzimy. Teraz kolejny tutaj, ostrze, ole by prawie wpadł. Dobra, teraz musimy tu podskoczyć. Idealnie podskoczyłem, teraz musimy to przejść. Ja to mogę rozwalić, okej, okay, idziemy teraz tędy. Tu podskakuje, hops na to. Dobra, podskoczę, teraz stąd trzeba skoczyć. Albo może i stąd, czekaj, tutaj podskoczę. Uwaga, i teraz lecę, fiu. Podskoczyłem, jestem, daj Sebek, teraz ty. Dobra, teraz kolej. Moja kolej, to no, ja tego, też tutaj stąd skaczę, hop, jest, siup, dobrze, jestem. Przeskoczył, teraz uwaga. Klikamy, wychodzimy, jest, wyszliśmy. Ja też wychodzę, o, nie. Czekaj na mnie. Drugie więzienie od razu. Nie ale możemy wyjść to? Ej, wypuść nas, wypuść. Wypuszczaj nas, policjancie! Panie policjancie, no! Musimy przejść przez te wszystkie więzienia? Czy zaczmy, czy on kiwnie głową? Panie policjancie, jak przejdziemy wszystkie więzienia, to dopiero nas wypuścisz? Kiwa głową, że tak, okej. Okay. No to to mamy jest drugie problem. Więzienie, więc musimy przejść jeszcze kolejne dwa. Okej, okay, zobaczmy to więzienie, jest białe, ale ładne, masz prysznic! Ej, mamy no, prysznic, idę też, się panie. Wykąpać. Mamy kibel, patrz, mogę na kiblu być. O, co to było? Czy, co się stało? Sebek, słyszysz to? Ty, nie cero, rób tak! Cero tak na tym kiblu! Co to za pąki tu lecą? Ej, ale fajnie, kibel działa, prysznic chyba... Ej, a tu wody nie ma, to nie działa! Ty, tu zobacz, tu jest sztuczny działa. Obraz, o chłopie! Ale obraz fajny. Ej, możesz przez niego przejść? No, ja też jaka byłem tajna w szoku. Skrytka, lol. Mamy łóżko nawet białe, mamy nawet szafkę, ale szafka tutaj też elegancka i jakieś zdjęcie. No nawet, te więzienie jest lepsze, mógłbym tutaj od nawet tamtego. Sobie chwilę pomieszkać. Dobra, okej, okay, no to przechodzimy. Przechodzimy przez obraz i musimy stąd się wydostać, więc poszukajmy wyjścia. Okej, okay, mamy jakiś labirynt, o nie, tylko nie to, labirynt biały.
Dobra, no to szukaj wyjścia. Ja bym zrobił zasadę prawej strony. No to, ale tutaj cały czas prosto chyba trzeba, albo w lewo, czekaj, ja idę w lewo. A, lewa źle, okej, to musimy na prawo. No Sebek, jest, przyszedłem, a Sebek, ty gdzie jesteś? Przyszedłeś? No. Ja jestem z tyłu, ja poszedłem inną Sebek, drogą. A, Sebek, nie dał rady, a, co? A, jestem, haha. Dobra, okej. Teraz musimy zrobić parkura na jakichś tutaj stołkach małych, wąskich. Dobra, robimy, przeskakujemy to, hops, teraz kolejne, hops, nie doskoczyłem. Ej, to ciężko jest, ciężkie, nosek. Sebek dał radę, aha, do przodu trzeba, radę. Dobra. Bo parkur nie jest taki łatwy, żeby to przeskoczyć. Dobra, hops, hops, dobra, przyszedłem. Nie, znowu spadłem. Jak to możliwe? Dawaj gazu, czekaj, dasz jeszcze radę. Raz, czekaj, teraz tu spróbuję. Teraz hops, dałem radę i teraz jeszcze raz. Jest, dałem radę, wow, przyszedłem i tutaj podskakuję. Ej, to fajny był parkur. Teraz idziemy dalej. Co tutaj mamy? A, żeby tam się przedostać do drzew, to musimy zrobić parkur po drabinkach. Dobra, okej, no to zróbmy parkur. Spadłem, co teraz, jak spadłem? Ty, mamy problem, ale ja mam ziemię, jakbyś chciał jedną się podbudować. No to weź pocać mnie jedną ziemią tutaj, żebym mógł podskoczyć. Już ci daję, poczekaj, muszę znaleźć, bo ja mam tutaj chyba, ekwipunek. Czekaj. Mogę to rozwalić? Mogę to oszukać, ale nie, ja nie będę oszukiwał. Ja tutaj wejdę jeszcze raz, bo nie chcą co spadłem. Dobra, to Sebek, daj mi ziemię. Jeszcze raz ziemię, wejdę. Proszę cię bardzo. Nie będę oszukiwał, jak coś to nie oszukujemy. Nie będziemy się tutaj pod tego podsadać, to usuniemy i teraz normalnie skaczemy. Dobra. Okej, teraz tutaj musimy wejść na drabinki. Hops, to idziemy. Teraz tutaj muszę wskoczyć. Spadłem. O nie, musimy sobie jakiś zrobić coś. Ziemię checkpoint. Zostaw. No, ziemię zostawiamy jak coś, dobra, i teraz idziemy tędy, dobra, biegnę. Ups, oj, nie doskoczyłem, a ciężko jest, to nie jest takie proste. Czekaj, zabiorę tą ziemię, posadzę bliżej się, gdzieś tutaj zdamy sobie. Dajesz radę, Sebek? Daję radę i do końca. A, spadł. Końcu, chłopie. Kaka, ja dałem radę, wszedłem i co, a ty nie? No dawaj, idę. Daj, Sebek, daj, no uwaga, a Sebek spada. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Find the button, znajdź przycisk. Aha, tutaj pisze, znajdź przycisk, żeby stąd się wydostać. No Sebek, dawaj. Pięknie, dał radę. Dałem radę. A teraz musimy przejść tędy, coś musimy tu znaleźć. Przycisk, gdzie jest przycisk? Szukaj przycisku, który możemy sobie kliknąć. Tutaj żadnego nie ma. Rozglądam coś się widzę. Dookoła. Jest, schowany tam na dole, lol, ale go znalazłem. A tu jest kolejny, czekaj, tu jest kolejny przycisk. I mamy dwa przyciski, bo patrz, jeden jest tu na dole, a drugi tam. Czekaj, kliknę w niego, uwaga, klikam, pyk. I nic się nie stało. Co jest? Ty, no to mamy nic problem. Idzie. Tutaj musimy chyba kliknąć, czekaj, uwaga, i teraz podejdźmy. Ten przycisk nie zobaczy, ten, uwaga. Jest, ten jesteśmy, ten dał radę, daj, kliknij dobra, go. Dobra, klikam go, czekaj, okej, hop, przeteleportowaliśmy się teraz do więzienia diamentowego, niebieskiego więzienia. Mamy już lepsze więzienie, ale teraz będzie też cięższe do przejścia. Dobra, dalej jesteśmy zamknięci, dalej nie możemy się wydostać, tam policjant stoi i nas obserwuje, jak widzicie. A my tutaj nie możemy wyjść, drzwi są zamknięte. Dobra, teraz mamy jakiś ładny stół, stolik i tutaj mamy ładne krzesło, nawet piękne. Mamy nawet telewizor z łóżkiem podwójnym, ty, wygodnym. Ty, diament jest, czekaj, diament. Wezmę go dla mnie na szczęście. Wow, diamenta dostał, nie mam, ale fajnie. I mamy nawet telewizor, to więzienie już jest lepsze, takie bardziej luksusowe, czyli diamentowe. Dobra, jak stąd wyjść teraz, pomyślmy sobie, gdzie tu wejście, może tutaj? Czekaj, tutaj przez to, nie tego, o, ty, jest. Ten obraz mi się podejrzany wydaje. No, ten obraz, tutaj, patrz, mamy. A ten, teraz no, musimy mały. Tu przejść, czekaj, uważaj, tylko nie wpadnie tam na dół. O nie, dostałem to, nie dostałem, o, kręci mi się w głowie, Sebek, spróbuj to przejść. Czekaj, już i hop, siup, dobra, dałem no, radę. Dałem radę, a ja nie mogę, kręci mi się w głowie. A spróbuję to przejść, a nie, znowu wpadłem. Hej, to nie zwalaj mnie, dlaczego? Sebka zwaliłem, a dostaję. Ja dobrze przeszedłem, no nie, teraz mi się kręci w głowie. Kręci mi się w głowie, nie możemy wpaść, bo to mocno bije. Ale mi się kręci, żygi mnie biorą. Dobra, mam jakieś zatrucie i młodości, okej, okay, teraz musimy mnie. Uważać, ten też dostaje. Ale nas nawala, tu jest jakieś zatrucie drugie. Dobra, czekamy, aż to przestaje nawalać i musimy ostrożnie, żeby do tego nie wskoczyć, czekaj. Tutaj przeskoczę zaraz, uwaga, ile jeszcze sekund, jedna sekunda i koniec. No, przeżyliśmy. Ja mam jeszcze 8 sekund, więc sobie poczekam. O nie, znowu wpadłem, nie! Muszę stąd wyjść. Okej, wyszedłem, jest. Dałem radę. O, mi się skończyło. Jest, wyszedłem i znowu mi się kręci w głowie. Ciężko, przejdę bo... tak jak ty, nie będę czekał. O dobra, no skończyło mi się kręcić w głowie, ty. Dobra, no, teraz ja przeskakuję. Spróbuj. Hop, siup. Wow, i co? Nie dałem rady. I co, nie jest to takie łatwe. Dobra, w razie W mam ziemię, nie? Dawaj, nie ma oszukiwania z ziemią. Dawaj. Nie! Wywaliłem się na ostatnim się wywaliłem. Najgorzej, na ostatnim się wywaliłem. Ej, to, no co jest, nie mogę tego przeskoczyć. No nie, ja też. A tutaj muszę teraz skoczyć. Ej, mocne to jest, kozackie to więzienie. Co jest, no ciężko to przejść. Jak, my nigdy się stąd nie wydostaniemy. My tu zostaniemy już. No nie. Ja może jednak wykorzystamy tą ziemię. Nie, czekaj, hops. No kurczaczki.
No ja! No! Nie wytrzymię, no! Taka mała, o, pomoc! Nie ma oszukiwania, nie ma oszukiwania. No, idziemy teraz tędy, uwaga. Hops! Jest na... Nie dałem rady! Zaraz się wkurzę, czekaj. Dobra, ja się wkurzyłem, teraz okay, daję radę, kręci, przechodzę. Ej, no zaraz nie dam rady, to nie wytrzę, jaka to ciężka jest. No, nie dałem rady, dlaczego? Przecież normalnie dałem rady. Czekaj, moja kurwa, no nie daję rady. To są takie paliki małe i na nich trzeba skakać bardzo poważnie. No nie, to znowu, jak to możliwe, no? A jeszcze raz, czekaj. Pomogę ci. No, nie spychaj mnie, czekaj. Dobra, idziemy, ja nie skoczę. Czekaj. Mogę? Hops, jest, dałem radę. Dałem radę. Czyli co z tego, że tam dałeś radę? Patrz. Jestem. Już zaraz, uwaga i... Nie! Przy końcu! Nie wierzę. Przy końcu się wywaliłem. Hop. Dajesz radę, dajesz, jak dam, daj. Hop. Dobrze. Hop. Ostatnie. I hop, jestem, co? Panie. Przeszedł. Ale porobiłem. Przeszedł, a ja, czekaj. Hops. No kurwa. Dobra, jeszcze ostatni mi został, czekaj i skaczę, hops! Jestem, uwaga, teraz tutaj! Jestem, dałem radę! Wow! Juhu, ale było ciężko, naprawdę, tak się wkurzałem, widzowie, ciężko było. Teraz schodzimy i mamy tutaj skrzynki. Musimy coś chyba znaleźć w skrzynkach. Tutaj musimy znaleźć w skrzynkach dźwignię, żeby tutaj otworzyć drzwi. Teraz szukamy w skrzynkach, czy coś tutaj nie ma. Czyli dźwigni szukamy teraz. Gdzie ta dźwignia jest? To pytanie. Tutaj może, tu, z tej strony nie, tutaj też nie. Musimy całą to przeszukać, no. Gdzie to może być? Z tej skrzyni też nie ma. Każdą patrzymy, a tutaj też nie ma. Tutaj też nie. Gdzie ona jest schowana, no? Jak to jeszcze zrobione? Tutaj patrzę, może tutaj będzie. Tutaj nie ma. Ej, co jest? Gdzie ta skrzynia jest? No, gdzie ta dźwignia? Czekaj, tutaj też nie ma. Tutaj nie ma. Jakie to jest sprytne, no. Mam dźwignię. Okej, okay, zjeść, Sebek znalazł, zaraz, super. Okej, okay, Sebek, dawaj, postaw dźwignię tutaj, elegancko. Proszę cię bardzo, wyrzucam. Da, wyrzucił i teraz bierzemy, pyk. I otwieramy i przechodzimy do... O nie, teraz musimy przebiec... Taki maraton, uważaj, nie, nie jest rób. TNT! Musimy to przebiegnąć. To ty biegnij pierwszy, dawaj, no. Pobiegnij. Dobra, nie będę ci rozwalał, przynajmniej spróbuję, no, biegnij. Dawaj, Sebek, ale uważaj, troszeczkę mi został. On pobiegł, teraz moja kolej, widzowie, teraz ja biegnę. Nie możemy spaść na dół, nie, bo to spada, uwaga. Teraz biegiem. Szybko, biegniemy, tylko nie możemy zlecieć, więc cały czas biegamy. Ale tutaj ciężko mam po Sebku. Dobra, ostrożnie. Ops, o nie, Sebek, co ty mi zrobiłeś tutaj? Dawaj. Ale miałem ciężko. Jest, przyszedłem. Jo, było ciężko, wow. No teraz mamy coś tutaj, perła endu do tepania się, a po co to jest? Musimy się tepnąć tam. A, dobra, otepnąłem się. Za pierwszym razem! A ty nie możesz! Jest, czekaj. A, cienias. Ja za pierwszym razem celnąłem, lol. No daj sek, no. Dawaj. Patrz, ja się tepnę jeszcze raz. O, celną, dobra, jest. A teraz ja patrz z powrotem lecimy. Ła, gdzie zostałem? Teraz z powrotem daj. Uwaga, rzucamy, czekaj. Jestem. Dałeś radę? Gdzie ja się pojawiłem? Na tym się pojawiłem, chłopie. Teraz ja rzucam. A, nie celnąłem. Czekaj, jeszcze raz. Czekaj. Muszę wrócić, ja już czekaj. Ja z powrotem. Hops. O jest, lecę. O nie, gdzie się przypojawiłem, dobra? Teraz znowu, no daj do mnie, Sebek, daj do mnie, no, zaczynaj. No ja już trzeci raz, no to pa. O nie, chłopie, czekaj, podrzucam se perełki, Edu, cały dawaj, czas. Dawaj. O nie. Co to było? Spadł chłop, nie ma go. Więzienie mu biodrokowy chyba się pojawić. Dobra, ja teraz klikam, uwaga, pyk, od nie, pojawia się komuś. Jestem tu koło ciebie. Jesteśmy, dobra, przyszliśmy teraz do więzienia bedrockowego. Więzienie bedrockowe, najlepsze. Są jakieś ciężarki, jest jakieś akwarium do ćwiczenia, nawet mamy tutaj rowerek. Wow, ale fajnie, jakaś kula okrogła, co to jest za ile kula? Ile ma bloków małych? No, jakich małych bloków, to jest fajna kula. Mamy też tutaj łóżko duże, czarne. Mamy też skrzynię, a w niej jakie rzeczy, patrz na to, lody, czekolady, jakieś ubrania, spluwa jest jakaś, wow. Ale fajnie. Możemy sobie lody zjeść. Dobra, okej, okay, super. No to mamy nawet siedzenie, wszystko, tu jest naprawdę dużo, te więzienie jest najlepsze. Ale teraz musimy przez nie przejść, ale tutaj mamy jakieś, teraz chodzimy. O nie, co to jest? A masz, padaj ty, to są jakieś więźniowinni. Macie, padajcie, wyjdź, Sebek, oddal się. Ale muszę ja ich rozwalić. Idę tutaj a masz, do nich. Padaj ty, dobra, zostaje. Na dwa hity dobra spadł i teraz jeden kolejny. Rozwal go! A masz, dobra, padł. Tak, rozwaliłem ich, ale było ciężko. Dobra, teraz idziemy tutaj. To byli inni więźniowie, nie? Teraz musimy przejść. Na zdrowie. Sorry. Widzowie, dzięki, kto napisał mi na zdrowie.
Kichnąłem niespodziewanie. Dobra, okej, idziemy teraz. Tutaj musimy przejść. Ty, po to ja mam łódkę chyba, żeby łódką pływać. A ja też mam łódkę. A to mamy pływać łódką, okej, dobra. To płyniemy łódką, dawaj. Ziu, omijamy to i teraz wpływamy tutaj. Mamy jakieś pytania. Ile lat ma Sebek? 40? 21? 18? No, jak obstawiasz? 22. Ja mówię, że Sebek ma 40 lat. Zobaczymy? Tak jest, zgadłeś. 40 lat? Nie, no nie masz tyle. Teraz zgaduję, że 22, uwaga. Jest, zgadłem! Bardzo dobrze! No, 22, okej, teraz kolejne pytanie. Teraz mamy pytania, widzowie, żeby się stąd wydostać. Czy Sebek ma dziewczynę? O, skomplikowane pytanie. Tak? Nie wiem. Dobra, ja mówię, że tak, Sebek ma, uwaga. Jest, zgadłem! No, dobra. Bardzo dobrze, teraz dobra, kolejne pytanie. Dalej. Gdzie mieszka Smyslow? O nie. Warszawa? Gdańsk? Ja wiem, Katowice. Warszawa! Nie, w Warszawie nie. Ja mieszkam Gdańsk. W Gdańsku, ja mieszkam w Gdańsku, widzowie. Jak ktoś mnie kiedyś spotka w Gdańsku, to dam mu autograf i zdjęcie. Dobra, jedziemy dalej. Czy zostawiłeś Subika łapkę? Mamy jeszcze nie, tak, następne tak, nigdy, tak. A następne nie. No ja oczywiście, tak. Że zostawiłem łapeczkę, oczywiście, że tak. Widzowie, a wy kliknęliście łapeczkę i Subika? Napiszcie w komentarzu, oto była to poprawna odpowiedź. Kliknijcie łapeczkę Subika, da następne pytanie. Lubisz Smyslow? I odpowiedź tak lub nie. No oczywiście, że tak, ja lubię. Jestem ja Smyslow. Zobaczymy, co się stanie, jak wejdę na nie. Okej, okay, dobra, Sebek nie lubi. I? No, czekaj, wchodzę. Padłem, co widzisz, no. A teraz idziemy tutaj, musimy przeskoczyć parkura, dobra, ostrożnie. Ops, ten parkur jest z bloków czarnych, to też nie jest łatwy parkur do skakania. Dobra, ostrożnie, teraz tutaj muszę podskoczyć, teraz tutaj na tej krawędzi. Dobrze, dałem radę, teraz tutaj, hops, jakoś... No nie, serio, spadłem, no jak to możliwe? Nie możemy oszukiwać, więc to musimy po prostu przeskoczyć. Dobra, dałem radę, daj Sebek do mnie. Jestem hops. Tutaj. No co, znowu spadłem. Ej, to nie jest łatwe, czekaj, teraz tutaj muszę przeskoczyć, dobra, teraz tutaj, no Sebek, skacz. Czekaj, już próbuję, już tutaj, skakujemy, hop. Teraz muszę tu przeskoczyć, dobra, dałem radę, teraz tu, czekaj, jak coś to mnie nie zwali, czasami, dobra, i teraz pięknie, teraz na tym rogu, dobrze, udało mi się, teraz muszę tu podskoczyć, uwaga, hops, no jak to? Ej, nie podskoczy się tutaj do góry, tu trzeba się wybudować, dobra, niszczymy to. Ej, nie da rady podskoczyć do góry, jak poczekaj, to zniszczyć? Zostaw, ja spróbuję. No to spróbuj, no spróbuj, ja zrozumiałem na dole. Nie da rady podskoczyć na górę, ja już wiem. Ej, Ender perełką czekaj, zrobię. No to patrz, mam pana to. Czekaj. Hop, siup, ajajajaj. Ender perełkę, da, przeskoczyłem Ender perełką, tak lepiej. Okej, teraz, bo to się nie przeskoczy, teraz musimy tutaj wejść. Dobra, ktoś to nie przemyślał, robiąc to więzienie. No, a teraz idziemy tędy, teraz tutaj musimy przejść, ostrożnie, teraz tutaj, uwaga, przechodzimy. I coś tu jest na dole, czy wpływamy? Jest wyjście, wyszliśmy ze wszystkich więzień. Ej, co jest, jakie mam spodnie, lol. Wyszliśmy przez wszystkie więzienia. Przeszliśmy od dirtowego, białego, diamentowego, niebieskiego i bedrockowego najlepszego. Policjancie, wydostaliśmy się, jesteśmy wolni? I, udało uwaga, się. Tak, że jesteśmy wolni. I mamy skrzynkę, a w skrzynce nagrody, diamenty, wow. Diamentowa zbrójka, diamentowy mieczyk, diamentowe rzeczy. Jest, daliśmy radę. A wy co, wy możecie dać radę wbić na mój sklep nowy, smyslow.pl, po breloki, nowość jest na moim sklepie, po koszulki, bluzy ciepłe, na tą zimę, na te chłodne dni. I też możecie wbić po kubek, wypić herbatkę z mojego kubka Smyslowa. Link macie na dole, wbijajcie. I też możecie wbić na mojego Instagrama, Facebooka. Odcinki są codziennie, także pamiętajcie. Mnie. No i do Sebka też wbijcie, gdzie chcecie, linki macie dole i widzimy się jutro!